O nowej polityce mieszkaniowej Szczecinianie usłyszeli w kwietniu. Dla niektórych te informacje były szokujące, ale najnowsze zmiany brzmią przerażająco, bowiem zapowiadane podwyżki maksymalnie o 55% dzisiaj wyniosą 90%. Nie dość, że o mieszkanie komunalne jest ciężko, to miasto wprowadza takie zmiany, mówiąc, że chce tym pomagać mieszkańcom. Mieszkania komunalne są mieszkaniami dla ludzi najuboższych. Zadaniem gminy jest to, żeby pomagać ludziom najuboższym. I między innymi po to jest wprowadzony ten system. Przy zapowiadanych podwyżkach Mariusz Kądziołka mówi o obniżkach i zachęca Szczecinian do składania wniosków. I tak na przykład rodzina wieloosobowa otrzyma 40% obniżkę, jeżeli dochód na osobę nie przekroczy 150% najniższej emerytury. Jednak nie wystarczy tylko kryterium dochodowe. Lokatorzy otrzymują ulgi, jeżeli nie zajmują zbyt dużego mieszkania. Ponadto wprowadzono nowe zasady punktacji mieszkań. Powinna się nie odwoływać, czyli najkrócej powiedzieć, nie to, że budynek zbudowany jest tak, jak mieliśmy na przykład w poprzednich kryteriach, że w roku 45, tylko faktycznie powinna się odnosić do stanu technicznego tych budynków. Reasumując, wcześniej punktowano mieszkania w zależności od wieku budynku. Teraz nawet stary budynek, ale odnowiony, otrzyma więcej punktów niż wcześniej, a tym samym mieszkańcy zapłacą więcej za czynsz niż dotychczas. Co więcej, zdaniem Mariusza Kądziołki, WC na klatce schodowej jest tak dużym luksusem, że warte jest jeden punkt. No jest punkt, tak, oczywiście, dlatego że poza budynkiem WC jest na poziomie 3 punktów, minus 3 punktów. Być może zdaniem zastępcy prezydenta jeden punkt za WC na klatce schodowej przyznawany jest, ponieważ służy zacieśnianiu więzów wśród lokatorów, bo na pewno nie pomaga w płaceniu czynszu, który wzrośnie właśnie za ten jeden punkt. System punktacji dla wielu Szczecinian jest po prostu chory, jednak Mariusz Kądziołka ocenia go zupełnie inaczej. Tak, jest słuszny. Wniosek z proponowanych zmian może być jeden. Miasto za wszelką cenę chce utrzymać stały wpływ do budżetu miasta. Ci, którzy płacą regularnie za czynsz, teraz w części będą pokrywać straty za te osoby, które czynszu nie płacą. Rzec można, że takim oto sposobem miasto dba o uczciwych najemców.